Czasem jestem pytany, dlaczego noszę tyle harmonijek przy sobie, skoro one są wszystkie, no, łudząco podobne. Gitarzysta ma jedną gitarę, a basista jeden bas, a ja mam tyle tych instrumentów. No, długo by można to tłumaczyć, krótko mówiąc, to jest instrument o pewnych ograniczeniach. Harmonika diatoniczna, tak jakby fortepian, w którym są tylko białe klawisze, żeby zagrać dźwięki opiewające czarnym klawiszą. Trzeba mieć więcej tych instrumentów i trochę z nimi kombinować, albo sprawić sobie bardziej zaawansowany instrument zwany harmoniką chromatyczną, który gra o tak. Bezpieczeństwa, żeby nie puknąć, to jest naprawdę bardzo mała. Model Little Lady, firmy Matthias Horner, no nie ma tak pięknego brzmienia jak ta większa kuzynka, ale da się grać. Wielkość instrumentu, a technika. Wiemy przecież też z innych dziedzin życia. To jest istotne. I wracamy do utworów z płyty Amazonia. To ciekawostka, utwór, który tekst napisał jeden z nielicznych, bo właściwie większość napisałem ja, ale niektóre z sentymentów wziąłem od moich kolegów, na przykład od Rafała Brendala. Rafał Brendal, słynny dziennikarz Meloradia, tańczący na wrotkach, na lodzie i robiący różne rzeczy medialne. To mój kolega z liceum, proszę Państwa. Jeszcze było klasę niżej, więc na początku był trochę gnębiony, ale potem okazało się, że piękne teksty pisze i no jakoś tak mu odpuściliśmy.
z czasem zawiązałem taką spółkę z Rafałem Bendalem i na pierwszej płycie naszej znalazły się nasze wspólne teksty, a niektóre tam trafiły do szuflady i po latach ujrzały światło dzienne. To utwór, który Rafał napisał, kiedy rozwodził się ze swoją drugą żoną, jak mi się wydaje. I stąd ta gorycz w tekście tego utworu, pomimo wszystko. Mówiłaś nie, to się nie powtórzy. Mówiłaś nie, ostatni raz zawiodłaś nas. Pochmurny dzień, najbrzydszy z dni, nie lubię już, gdy mówisz my. Wciąż jednak kocham cię i jeszcze szansę ci dam. Prosiłaś mnie, błagałaś mnie, ja się pogubiłam. Wybacz mi to, ten głupi błąd, błagałaś wciąż. Lecz słowa twe, to tylko gra, inny by już dawno z nam spał. A jednak kocham cię i jeszcze szansę ci dam. Dziękujemy również. To teraz wracamy do starszych utworów. Jeden z bardziej dramatycznych, powiedziałbym, utworów, ponieważ powstał po naszej wizycie w zakładzie karnym dla kobiet. W Grudziądzu jest taki przybytek. Graliśmy w wielu zakładach karnych, no ale przeważnie dla mężczyzn, właściwie zawsze to i ława to średnio zaawansowana, poważna sprawa. Utwór nazywa się Zakratowana cela, a przed państwem w roli wokalisty Piotr Dąbrowski.
Proszę Państwa, powstał, wiecie, 41 lat temu słynny film Blues Brothers w reżyserii Johna Landisa. Jeden z utworów z tego filmu stał się kanwą naszego utworu, który jest prostym utworem boogie i tak naprawdę ma sens, jeżeli jest śpiewany razem z publicznością, dlatego pozwolę sobie zaproponować odśpiewanie refrenu, jeśli jak można powiedzieć. Ten niby refren nawiązuje do wykonania Johna Lee Hookera właśnie z filmu Blues Brothers. A John Lee Hooker śpiewa wtedy tak. How, how, how! Widzę, że trafiłem na zorientowaną w temacie publiczność. Dziękuję Państwu ogromnie. Ale na pewności przećwiczmy raz jeszcze. Głośno i wyraźnie. How, how, how! Tam kolega się nie wyrywa. Najpierw ja, a potem pozostali. Dobra, to ćwiczymy, to się może tak zdarzyć. Nie mam pretensji. Chodzi, żeby był porządek, który jest efektowny. A zatem jeszcze jedna próba. I bardzo bym prosił tyły zmobilizować. Tam pod fontanną na pewno dobrze słychać, więc bardzo prosimy fontannę też, żeby dała głos. How, how, how! Od razu lepiej. Johnny Hooker.
Redaktor Chojnacki daje nam delikatnie do zakończenia, do wiadomości, że mamy kończyć. Ja leczę. Przeciwnie! Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Muzyka, która jeszcze wciąż łączka się brzmi.
przypadam już wreszcie i dobrze jestem. Jestem chory na bluzę. Jestem chory na bluzę. Jestem chory na bluzę. I wyzdrowieć nie chcę już. Dziś tegoroczny festiwal w Sołokach jest niezwykły. Z racji pandemii nie mamy gości zagranicznych, nie mamy gości amerykańskich, w ogóle gości ze świata. Ale dajemy sobie, jak sądzę, radę, dlatego że blues mieszka w Polsce. Thank you.
może być słów. Warunki świetne, a przecież tu to nic innego, to żaden słów. Plus mieszka tu. Mieszka w Polsce. Dzięki Sławkowi Mieszkolskiemu i Nocnej Zmianie Plusa. Dziękuję ogromnie. Dziękuję serdecznie. Suwałki to najlepszy festiwal, nie tylko w naszym kraju. Dzięki ogromne. Polecamy nasze płyty, będziemy tam przy tym Pomarańczka, bo jest tam nagranie wspólne Sławka z Sosnowskim. Jedyne w swoim rodzaju. Dziewczęta i chłopcy, powrócimy tu za chwilę, nie rozchodźcie się, bo będą różne atrakcje, różne frukty, a potem będzie Martyna.